Dobry wieczór Państwu, Adrian Stankowski. To jest program Dziennikarski Poker. Dzisiaj na zaproszenie na partyjkę do dziennikarskiej szulerni przyjęło aż czworo polityków. Pani senator Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Pan senator Wojciech Konieczny, Lewica. Dobry wieczór. Dodam, że jeszcze Polska Partia Socjalistyczna. Jan Strzeżek, wicerzecznik Porozumienia. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Kłaniam się i pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja. Dobry wieczór panu i dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Dzisiaj odbywało się spotkanie pana premiera z partiami politycznymi w sprawie Białorusi. Zobaczmy materiał. W tym tygodniu pan premier leci na Litwę na konsultacje międzyrządowe. Najpierw pierwszego wieczoru sam, następnego dnia duża część Rady Ministrów dołączy do pana premiera na Litwie. W dniu 17 września odbędą się takie międzyrządowe konsultacje. Jednym z bardzo istotnych tematów będzie również sprawa Białorusi. Następnie przedstawiliśmy szczegółową dosyć relację czy sprawozdanie z realizacji programu Solidarni z Białorusią. To jest program ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Przeznaczone zostało 50 milionów złotych na realizację tego programu i mówiliśmy tutaj już o konkretach i tych sprawach, które zostały zrealizowane. Wsparcie dla osób poszkodowanych w czasie zamieszek. Ponad 40 osób już w Polsce otrzymało pomoc, czy to w ramach pomocy szpitalnej, czy rehabilitacji. To są wszystko ofiary zajść, które miały miejsce w Mińsku i w innych miastach Białorusi. Kolejną sprawą to była relacja z działań podjętych przez rząd na rzecz stworzenia możliwości przeniesienia się do Polski białoruskich firm. Chodzi tu przede wszystkim o sektor IT, ale nie tylko. My oczywiście życzymy Białorusinom, żeby wszyscy mogli funkcjonować w swoim kraju w sposób wolny i nieskrępowany. Również, żeby biznes mógł tak się rozwijać, ale na razie sytuacja jest właśnie taka, że część firm rozważa opuszczenie Białorusi. My dla tych firm proponujemy szczególne warunki. One zostały przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi ministerstwami i agendami polskimi. Pani senator Maria Koc, pani senator, pan premier Morawiecki dzisiaj wspomniał o możliwości takiej, że Polska przekona Unię Europejską do stworzenia nowego planu Marszala dla Białorusi. Jak pani ocenia taką inicjatywę? Bo dotychczas Polska troszkę była o kroczek za Litwą, jeśli chodzi o inicjatywę względem Białorusi. Tutaj no, widać, że Polska przejmuje inicjatywę. Ja nie odnoszę wrażenia, panie redaktorze, że Polska była krok za Litwą. Polska wychodziła już od samego początku, po wyborach, po 10 sierpnia, kiedy okazało się, że było duże prawdopodobieństwo, wiedzieliśmy, że te wybory zostały sfałszowane. Kiedy Białorusini wyszli na ulicę, od razu Polska zadeklarowała tutaj swoją pomoc. Pamiętamy przecież, że pan premier Mateusz Morawiecki jako pierwszy apelował do przywódców państw europejskich wchodzących w skład Unii Europejską, prosił o zwołanie Rady Europejskiej, prosił o to, aby zapoznać się z sytuacją na Białorusi i o to, aby rozmawiać o Białorusi wspólnym głosem, aby pracować wspólne stanowisko wobec reżimu Łukaszenki, no i żądania przeprowadzenia wolnych wyborów, demokratycznych wyborów. Teraz pan premier Morawiecki proponuje plan Marszala dla Białorusi. Jest to wspólna propozycja krajów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej. Pan premier chce ją przedstawić na szczycie Rady Europejskiej, który odbędzie się w dniach 24-25 września. Są to konkretne propozycje. Dzisiaj o tych propozycjach pan premier rozmawia z przedstawicielami
wszystkich klubów poselskich i koła, bo przedstawiciele całej opozycji byli na spotkaniu poświęconym Białorusi. Więc są to konkretne propozycje. Mam nadzieję, że one uzyskają akceptację, poparcie polityków europejskich, przedstawicieli wszystkich krajów europejskich, bo my musimy być rzecznikiem Białorusi na arenie międzynarodowej, musimy być rzecznikiem Białorusi również w Brukseli, na forum Unii Europejskiej, dlatego że po prostu no tam o Białorusi nie mówi się zbyt często, na pewno nie tak, jak się powinno mówić, więc są to konkretne propozycje. Mam nadzieję, że one zyskają, tak jak powiedziałam, akceptację i będą mogły być wdrożone i będą po prostu pomocne Białorusi. Pan poseł Artur Dziambor, Konfederacja, no w sposób taki, czy ta wolnościowa część Konfederacji w sposób szczególny chce zajmować się biznesem. Jak pan ocenia te propozycje dotyczące ułatwień dla firm ukraińskich, szczególnie firm branży IT, żeby one mogły sobie uprawiać swój biznes, mogły się przenieść do Polski, bo tam, no krótko mówiąc, Łukaszenka chce im ograniczyć wolność gospodarczą. Pan poseł Artur Dziambor. Panie redaktorze, ja jestem cały za tym, żebyśmy mieli troszkę łatwiej dla prowadzenia biznesu, tylko najpierw chciałbym, żeby rząd polski zajął się tym, żeby łatwiej było Polakom prowadzić biznes jakikolwiek. Chciałbym, żeby rząd polski zajął się rzeczywiście ułatwieniami dla polskiego biznesu i dla Polaków. Chciałbym, żeby na przykład była podniesiona kwota wolna od podatku, którą mamy najniższą chyba w Europie od kilkunastu lat, cały czas tę samą, a można by zastanowić się nad takim ułatwieniem. To ułatwienie mogłoby pozwolić na to, że ludzie by dużo więcej oszczędzali, więc i dużo więcej mieliby na inwestycje. Jeżeli chcemy rzeczywiście prowadzić biznesy z Białorusią, jestem cały za tym. Od samego początku mówiliśmy o tym, że Polska powinna prowadzić dyplomację taką, żeby z Białorusią dobrze żyć, niezależnie od tego, kto tam rządzi. A władza Łukaszenki w tym momencie raczej jest jeszcze cały czas niezatapialna i nie wygląda na to, żeby to się wkrótce zmieniło. W związku z czym powinniśmy się poważnie zabrać do tego, żeby utrzymać się na powierzchni i nie mieć żadnych problemów dyplomatycznych na linii biznesowej, ale też i oczywiście bezpieczeństwo Polaków jest dla nas tam wyjątkowo ważne i to nam leży najbardziej na sercu, więc i możemy rozmawiać o repatriantach na przykład. Natomiast jeżeli chodzi o ułatwienia dla białoruskiego biznesu, ja bym jednak zaczął od ułatwień dla polskiego biznesu. Konfederacja ma mnóstwo propozycji w tym temacie. Pokazywaliśmy podczas tarczy antykryzysowej. Polecam rzucić na to okiem. Jesteśmy w każdej chwili gotowi na poważną dyskusję. Pan senator Wojciech Konieczny, panie senatorze, dzisiaj odbyło się też spotkanie Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Łukaszenki, z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Soczi. No i takie miałem wrażenie, trochę odwrócenie proporcji. Pan Aleksander Łukaszenko jest dosyć postawnym, dużym takim mężczyzną, a dzisiaj przy Władimirze Putinie wyglądał trochę tak jak w miniaturce. Jakie mogą być dalsze kroki rosyjskie, bo wiadomo, że chodzi o dalszą integrację. Co to może w konkretach oznaczać? W interesie Polski jest to, żeby Białoruś pozostała suwerennym krajem. To jest nasz interes, to jest interes również, można powiedzieć, Unii Europejskiej, to jest interes również Białorusinów. No oczywiście nie do końca to jest interes Rosji. I to spotkanie niestety no ma jednoznaczny wydźwięk. Pojechał dyktator Białorusi do Putina, aby no, dostać jakąś pomoc, aby dostać pomoc w utrzymaniu się przy władzy. Wiadomo, że tam obiecano mu jakieś pożyczki, jakieś pomoc wojskową, pomoc gospodarczą, no generalnie również pomoc w utrzymaniu władzy. I on za to musi zapłacić. Do tej pory zdarzało się tak, że Łukaszenka no, stawiał się nieco Rosji, nie szedł na pewne kompromisy, na pewne ustępstwa. No teraz więcej kart no, ma w ręku jednak Putin i niewątpliwie to była ciężka rozmowa i Rosja tutaj zrealizuje jakieś swoje interesy, ponieważ jest skuteczna w tego rodzaju sytuacjach. Także my musimy no, przeciwstawiać się temu i tutaj ta pomoc gospodarcza, ta pomoc biznesowa jest jak najbardziej wskazana. Dobrze, że takie padają deklaracje. Dobrze, że wokół
naszej polityki w kierunku Białorusi panuje zgoda. Właściwie można powiedzieć, że wszystkie kluby parlamentarne wyrażają się podobnie. Oczywiście w jakichś szczegółach są różnice, zawsze tak będzie. Ale no, powtórzę jeszcze raz, dla nas jest istotna suwerenna Białoruś. No, działania w Rosji zmierzają w kierunku wielkiego uzależnienia, a być może wchłonięcia czy połączenia Białorusi z Rosją. Temu społeczeństwo białoruskie jest pewnie przeciwne, choć nie jest wrogo nastawione do Rosji. My musimy zabiegać o to, aby ta suwerenna Białoruś trwała. Jeśli jakiś czas to będzie pod rządami Łukaszenki trudno, ale starajmy się nie dopuścić do sytuacji takiej, w której powstanie trwała sytuacja całkowitego uzależnienia Białorusi od Rosji, no bo wtedy ta demokracja tam będzie miała duże trudności w zwycięstwie, w pojawieniu się w ogóle. Pan Jan Strzeżek, proszę pana, jakie znaczenie ma to, co robi dzisiaj wrażenie, bo to dosyć pokłócona w Polsce scena polityczna w sprawie Białorusi, co podkreślał pan senator Konieczny przed chwilą, mówi jednym głosem, bo niektórzy są tacy, którzy mówią, no, że to jakiś taki teatr, że to nie ma większego znaczenia. Jaka jest pana opinia? Panie redaktorze, my akurat jako Porozumienie Jarosława Gowina zawsze podkreślamy, jak wielką wartością jest konsensus, jak wielką wartością jest sytuacja, kiedy niezależnie od tego, w jakim miejscu stoimy na co dzień w dyskursie politycznym, są momenty szalenie ważne, szczególnie dla Polski, bo musimy pamiętać, że cały ten dramat setek tysięcy Białorusinów odbywa się czy kilkaset, 200 kilometrów od Warszawy, potrafimy powiedzieć jednym głosem. To jest cenne. Ja nie ukrywam, że brakuje mi, żeby takich momentów jest najzwyczajniej w świecie za mało. Żebyśmy spojrzeli na to, w jakich momentach polska klasa, polska elita polityczna jest w stanie powiedzieć jednym głosem, to tak naprawdę są to momenty tylko i wyłącznie wtedy, kiedy za naszą wschodnią, bo najczęściej to się dzieje za wschodnią granicą, są jakieś problemy. Ta dzisiejsza sytuacja oczywiście jest optymistycznym prognostykiem i mam nadzieję, że ta sytuacja, taka jedność będzie miała miejsce już do końca w przypadku Białorusi, bo musimy pamiętać o tym, panie redaktorze, że tak naprawdę od początku tej sytuacji na Białorusi, od momentu, kiedy reżim Łukaszenki sfałszował po raz kolejny wybory prezydenckie, to Polska została w sposób, mam wrażenie, jednoznacznie oceniona przez ekspertów jako lider regionu i początkowa reakcja wspólna prezydentów Polski i Litwy i zaangażowanie premiera Morawieckiego, mam wrażenie, że budzi spory szacunek nie tylko w tej części Europy, ale w całej Unii. Pani senator Maria Koc, chciałem zapytać, zmieniając temat oczywiście, o rekonstrukcję rządu. Kiedy możemy się spodziewać tej rekonstrukcji i co ona ma przynieść tak naprawdę? Co to jest za zabieg polityczny? No przede wszystkim to służy temu, aby była lepsza koordynacja, lepszy nadzór nad resortami, większa decyzyjność i po prostu sprawniejsze działanie. To temu służy, panie redaktorze. O tym mówił już wielokrotnie pan premier Mateusz Morawiecki, dopytywany o rekonstrukcję rządu. Rozmowy trwają w październiku. Poznamy ich efekt. Wiemy, że na pewno będzie mniej resortów. I na pewno wiemy, że na czele rządu będzie dalej stał pan premier Mateusz Morawiecki. Trwają rozmowy z naszymi koalicjantami. No i tutaj w tych rozmowach bierze udział ścisłe kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości, jak również naszych koalicjantów Porozumienia i Solidarnej Polski. Więc pewne takie odchudzenie administracji, tak jak powiedziałam, zmniejszenie liczby resortów po to, aby te dziedziny, które są w poszczególnych ministerstwach, aby one po prostu w działaniach no, nie pokrywały się, aby ministerstwa też nie w swoich działaniach nie pokrywały swoich decyzji. No i żeby była taka właśnie większa decyzyjność i no, trochę mniej takiej resortowości w Polsce. Także mam nadzieję, że ta rekonstrukcja już niedługo ujrzy światło dzienne, te ustalenia, które są prowadzone przez, tak jak powiedziałam, ścisłe kierownictwo
Prawa i Sprawiedliwości, ale też naszych koalicjantów. To śpieszę zapytać opozycję, co opozycja na takie plany większości rządzącej. Może pan poseł Artur Dziambor. Z góry uprzedzam, że chyba będę musiał przerwać, bo czeka nas przerwa w programie, ale oddam głos po przerwie. Pan poseł Artur Dziambor. To ja teraz trochę i po przerwie też trochę. Tak. Ja jestem cały szczęśliwy, jak słyszę, że rząd będzie redukował liczbę ministerstw. Ja wywodzę się ze środowiska, które od zawsze mówiło, że ministrów powinno być 7, maksymalnie 8. Więc czekam na te rozwiązania. Słyszałem, że jest pomysł na ministerstwo, którym ja się najbardziej interesuję, Ministerstwo Edukacji, żeby było częścią Superministerstwa Kultury, Edukacji, Sportu i Szkolnictwa Wyższego. Jestem za tym pomysłem i usłyszałem też tutaj od pani Koc, że będzie to też odchudzenie administracji, a więc spodziewam się, że będzie mniej stanowisk dyrektorskich, kierowniczych czy innych tam wewnątrz ministerstw, to znaczy, że będzie redukcja zatrudnienia, a też i duże oszczędności dla budżetu państwa w takim wypadku, ponieważ ten aparat właśnie biurowo-administracyjny to jest to, co powinno się redukować, a nie i liczby ministerstw, chociaż oczywiście jest to dobry kierunek. Czekamy na finał tych rozmów. Słyszymy od różnych przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości różne liczby, ale zawsze jest mniej niż 23, więc bardzo dobrze. Tylko tak jak mówię, oczekuję też przy okazji realnego planu, jak będzie odchudzona sama machina biurokratyczna. Tu postawimy przecinek. Tuż po przerwie zacznie pan poseł Artur Dziambor.